dzwonię później do ciebie, dobra? Witamy Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym koncercie kolęd i pastorałek, z którego całkowity dochód zostanie przekazany na rehabilitację i leczenie naszego przyjaciela Krzysztofa Broszkiewicza. Patronat nad dzisiejszym wydarzeniem objął Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, Szkolne Koło Caritas oraz Parafia Miłosierdzia Bożego w Brzesku. Serdecznie dziękujemy za pomoc i przekazane datki, a w szczególności za Państwa obecność. Krzysztof niestety z racji stanu zdrowia nie może być tutaj z nami, no ale dziękuję wszystkim za obecność, za pomoc i za wsparcie. W tym momencie głos odbierze pani dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Brzesku, pani Maria Góra. Proszę Państwa, chciałam popolić się sercem pełnym radości za to, że w tym dniu króluje dobroć. Bo to, że Państwo tu jesteście, kłaniam się z wielkim uznaniem i szacunkiem dla Państwa, to znaczy, że los innych nie jest Państwu obojętny. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję zaproszonym gościom, dziękuję wszystkim, którzy tutaj przybyli, po to, aby dobro się mnożyło. To bardzo ważne dla Krzysztofa, to on też w jego imieniu pragnę podziękować. On nie był dzisiaj w stanie tutaj przybyć do Państwa. Myślę, że przyjdą chwile, kiedy będzie w stanie spotykać się z osobami, bo to wymaga czasu. Myślę, że ten koncert nie byłby możliwy, gdyby w szkole, ale i poza szkołą nie pojawiały się tak piękne osoby o pięknej duszy, ale również i o talentach. Myślę, że w tym miejscu nie sposób podziękować osobie, która jest inicjatorem tego spotkania, która niejednokrotnie, bym powiedziała, użyje takiego kolokwializmu. Zmusza człowieka do dobra. Jest to Kasia Gawenda. To ona... Ona drąży, sprowadza, pisze, to ona w sposób naprawdę uporczywy stara się o to, aby robione działania, działania dobra, były pełne dobra i jakości i piękna. Ale również myślę, że słowa podziękowania powinnam skierować do moich współorganizatorów, czyli do pani dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, pani Małgorzaty Cuber, która również bez żadnego problemu przejęła naszą inicjatywę i jest współgospodarzem tego spotkania. Dziękuję również pani Marii Marek. Dziękuję Parafii Miłosierdzia Bożego, bo to oni bez żadnego problemu patronują naszą zbiórkę. To nie jest takie proste, żeby zebrać i żeby to można było przeznaczyć na kogoś. W związku z tym parafia się również do nas dołączyła, ale dołączyła się nie tylko w formie gospodarza, ale również tutaj przecież znajduje się parafialne koło teatralne, parafialny chór. Za to bardzo dziękuję. Dziękuję również gościom specjalnym dzisiejszego naszego spotkania, bo muszę przyznać, że jeden telefon o bardzo dziwnej porze wystarczył, że pojawiły się w naszej grupie kolędniczej również laureatki programu Aplauz, Aplauz, pani Anna Gurgul i jej córka Kinga Gurgul. Dziękuję wszystkim ludziom dobrej woli. Życzę dobrego wieczoru, dobrego kolędowania i dziękuję za wszystko, co Państwo uczyniliście, aby życie Krzysztofa było piękniejsze. Dziękuję bardzo. Okres kolęd to bardzo szczególny i radosny czas, prawda, Tomku? Prawda, niech radość przepełni Wasze serca podczas oglądania dzisiejszych występów. Zapraszamy serdecznie. A jako pierwsza zaprezentuje się Państwu grupa teatralna działająca przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Brzesku. Kieruje nią pani Agata Podłęska, a wystąpią z pastorałką z musicalu Metro pod tytułem Uciekali. Tej nocy anioł
przyszedł do Józefa. Spójrzcie, dziecko, tak słodko śpi. Judea dziś to niebezpieczna strefa. I policzone ma chłopca dni. Namiestnik Herod ciągle drży w obawie, że chociaż władzę dzierży jego dłoń. I rzymski cesarz patrzy na nią z powiem, to w rączkach dziecka może kryć się broń. Trudny każdy krok. Tak, no mamy tylko tę nadzieję, która rozjaśnia nam codzienny mrok. Na osiołku przez pustyni żar.
A co, kiedy dzieckiem jest Bóg? A no właśnie o tym zaśpiewa nasza kolejna wokalistka dzisiejszego wieczoru, Sara Widła. A na gitarze zagra Grzegorz Giereś. Zapraszamy. Czy może nawet trzeba przyjąć, co daje świat z pokorą? Można w nastroju tajemniczym, naiwnej poddać się radości, spełnianie się, uwierzyć życzeń i zrzucić ciężar dorosłości. Tej nocy jest łatwiejszy świat, zdarzyć się może każdy cud, co Jak wszyscy wiemy, najpiękniejsze są polskie tradycyjne kolędy. A wczoraj z wieczora to tytuł kolejnego utworu, który zaraz zabrzmi na tej scenie. Wykonają go dwa zespoły. Na pianinie zagrał Łukasz Tryba, a na skrzypcach Kinga Baniowska. Zapraszamy. A wczoraj z wieczora z niebieskiego dwoja, z niebieskiego dwoja.
czas stali. Zaprezentuje nam Karolina Bodek, a zaśpiewa o tym, że Bóg pamięta o nas nawet, gdy wokół zawieja i beznadzieja. Na klawiszach będzie grał Piotr Kołodziej. Zapraszamy. Ważne jest, by w dzień Bożego Narodzenia, ale nie tylko wtedy, umieć sobie przebaczyć i stać się lepszym człowiekiem, prawda? Prawda. Przed Państwem w pastorałce Znak Pokoju wystąpi Daria Kukla. Zapraszamy.
Po raz kolejny pojawi się grupa teatralna. Tym razem młodzi artyści zaprezentują dwie pastorałki. Jedna pod tytułem Tak Bóg Świat Poukładał, której kompozytorem jest Krzysztof Szydłowski. Drugą, równie znakomitą, Biały Śnieg i Ty, Piotra Rubika. Zapraszamy. Cały świat darował. Wszędzie kwiaty cud urody. Ptaki, gaje i ogrody. Tak Bóg świat poukładał, że tylko żyć.
winnice. Tak Bóg świat poukładał, że tylko żyć wypada. Tak Bóg świat poukładał. Tylko człowiek wciąż marudzi, że pracuje, że się budzi. Ciągle szuka w całym dziury, a Bóg zerka z ponad chmury. Tak Bóg świat poukładał, że tylko żyć wypada. Tak Bóg świat poukładał. Strach myśleć, co by też było, gdyby na...
biały płot, cały sad biały, duży z tej bieli świat. Chwieli ty, chwieli anieli, śnieg z nieba na ziemię spadł. Ależ to wszystko radosne, prawda? A teraz Tomek gdzieś mi zginął, ale to dlatego, że czas na pastorałkę. Gdzie jest nasze Betlejem, którą specjalnie dla Państwa wykona znakomity duet. Daria Kukla i Tomasz Nowakowski. Zapraszam bardzo. Z nas. Ile gniewu w dniu codziennym, przyznaj sam. Omijamy się nawzajem naszym nowym obyczajem. Ile żalu i goryczy w każdym z nas. Ile złości i zawiści w słowach brzmi. Gdzie jest
Tutaj wśród nas. My musimy tylko w to uwierzyć. O cudzie Bożego Narodzenia w kolędzie na koniec wieku swoim nieziemskim głosem zaśpiewa Państwu Klaudia Zdyben. Wodę, trawy, wrzosy, a na klawiaturach
To tytuł pastorałki, którą zaśpiewa nam kwartet w składzie Aleksandra Kaim, Ida Mikulińska, Sara Widła oraz Jędrzej Rosa. A na gitarze po raz kolejny zagra Grzegorz Gieleś. Zapraszamy. Thank you.
Przed Państwem zaprezentuje się kolejna wokalistka. O gwiazdo betlejemska. A, dziękuję, dziękuję. Bo tak brzmi tytuł wybranej przez niej kolędy. A wykona ją Katarzyna Gawęta. Brawa. Thank you.
zaraz na scenie zrobi się jeszcze jaśniej. No dlatego lepiej załóżcie sobie okulary, żeby potem nie ganiać po doktorach. Zapal światło ponad nami. Właśnie tą pastorałkę zaprezentuje dziś Państwu nasz znakomity wykonawca Jędrzej Rosa. Zrodzony w biedzie, spójrz na ziemię tę zbiedniałą. Wiesz jak jest, gdy się nie wiedzie, gdy nic prawie nie zostało. Zapal światło ponad nami, pokaż drogę do Betlejem. Choć idziemy bezdrożami, zawieje i nadzieje. Ty, co też nie miałeś domu i wiesz, co dom zrujnowany, ale bądź jak dziecko z nami, gdy dźwigamy domu ściany. Zapal światło ponad nami, pokaż drogę do Betlejem. Choć idziemy bezdrożami przez zawieje i nadzieje. Sami sobie radę damy i o cuda nie prosimy, ale bądź jak dzieciątko z nami. Ciepłe słowa w świecie zimnym. Zapal światło ponad nami, pokaż drogę do Betlejem. Choć idziemy bezdrożami przez zawieje i nadzieje. Boże, Ty coś płakał w zimnie, spójrz na ziemię tę zbiedniałą. Co wciąż wierzy w Twoje imię, że się słowo ciałem stało. Zapal światło ponad nami, pokaż drogę do Betlejem. Choć idziemy bezdrożami przez zawieje i nadzieje. Zapal światło ponad nami, pokaż drogę do Betlejem. Choć idziemy bezdrożami przez zawieje i nadzieje. Że występ Jędrka spotkał się z niemałym aplauzem. A no właśnie, skoro już o tym mowa, to właśnie teraz nadszedł czas na naszych gości specjalnych. Ania i Kinga, mama i córka. Jak widać, talent jest u nich dziedziczny. Przyjechały do nas z Dębna. Dziewczyny w ubiegłym roku zwyciężyły w telewizyjnym programie Aplauz, Aplauz, porywając publikę swoimi głosami. A dziś gościmy je tutaj, na deskach brzeskiej sceny. Dlaczego dzisiaj wśród nocy dnieje małe aniołki oraz anioły są wśród nas, to repertuar na dzisiejszy wieczór. Zapraszamy serdecznie przed Państwem Kinga i Anna Gurgul.
ciemną noc grudniową. W biednej staje na ćce Maryja Panna kołysze dziecię, a ono spać nie chce. Maryja Panna kołysze dziecię, a ono spać nie chce. Przyszli pasterze z pola, śpiewali mu radośnie, a mały Jezus nic ich nie słuchał i płakał jeszcze głośniej. A mały Jezus nic ich nie słuchał i płakał jeszcze głośniej. Mili-laj, mili-laj, zaśpiewajmy mu. Małe aniołki ukołyszą cię do snu. Mili-laj, mili-laj, zaśpiewajmy mu. Małe aniołki ukołyszą cię do snu. Prześlicznie napadło łzy i Jezus mały, spłakany cały, ryczy pod niebiosy. I Jezus mały, spłakany cały, ryczy pod niebiosy. I przyszli trzej królowie przywitać maleńkiego. Anielskie chóry śpiewały z góry Gloria in excelsis Deo. Niewesołym stają u nas.
Gloria, gloria, gloria.
Przenosimy jeden mikrofon po sali. Swój błąd, chciałam podziękować cichym bohaterom dzisiejszego spotkania. A mam na myśli panią Ewę Małysę, wychowawczynią Krzysia i równocześnie osobę, która spędziła wiele czasu na próbach, pani Agacie Podłęckiej, która również na wielu próbach, że tak powiem, wielu próbach uczestniczyła, panu Krzyśkowi Szydłowskiemu, bo bez nich ten koncert nie miałby miejsca. Ale również słowa uznania i podziwu kieruję dla wszystkich, dla tych wszystkich, którzy występowali, zarówno grupy teatralnej, Ani i Kingi. Przepraszam, że pozwalam sobie mówić na ty, moim absolwentom, moim uczniom. Bo gdyby nie to, że mają tak piękny talent, a chcą się tym dzielić, to dzieło dobra by się nie tworzyło. Piękne ukłony, wyrazy szacunku dla wszystkich. Jeżeli o kimś zapomniałam, przepraszam. Dziękuję pięknie. W imieniu wszystkich artystów i muzyków chciałabym bardzo podziękować Państwu za przybycie
I szczególnie muszę to Kasiu powiedzieć, wiem, że obiecałam, że nie, ale dziękujemy organizatorce tego spotkania. Dziękujemy Kasi Gawędzie, dzięki której właśnie wszyscy tutaj jesteśmy i dzięki której... nasz przyjaciel będzie mógł dalej się rehabilitować. Dziękuję Ci i dziękuję Ci w imieniu wszystkich tutaj artystów. Ja chciałam tylko powiedzieć, że mi się tak naprawdę żadne podziękowania nie należą. Oni odwalili największą robotę. Ich tu widać cały czas i to dzięki nim wszystko tutaj się dzieje. I to wszystko jest dla Krzyśka, więc nie ma co mówić, kto coś więcej zrobił, kto zrobił coś mniej. Wszystko robimy z serca i to się najbardziej liczy.